Cześć, jesteśmy grupą Skilskiego Mechanika. W kampanii zaufania stworzyliśmy projekt o nazwie Hatebusters. Efektem naszych działań są dwa filmiki na temat hejtu. W celu realizacji projektu stworzyliśmy sobie grupę na platformie Teams dla ustalenia szczegółów naszych działań. Efektem naszych działań są dwa filmiki. Dandelion w formie animacji oraz Snow Hate Story. Projekt pozwolił nam bliżej przyjrzeć się problemowi hejtu. Nauczy nas pracy w grupie. Chociaż przyszło nam działać w trudnych warunkach pandemii, to jednak nie przeszkodziło nam w realizacji, a wręcz stało się inspiracją i źródłem nowych pomysłów. Jesteśmy dumni, że udało nam się zrealizować wszystko, co zaplanowaliśmy, a nawet więcej. To Inga i Seba, szkolni hejterzy. A to Filip, inteligentny i wrażliwy chłopak, który jest ofiarą wielu hejtów. Filip nie radzi sobie z ogromem problemu, ponieważ jest obrzucany hejtami na każdym kroku. Lawina krytyki zasypuje Filipa do tego stopnia, że nie może poradzić sobie z prześladowcami. Widząc to, dziewczyna postanowiła mu pomóc i zadzwoniła po ratunek. Po otrzymanym zgłoszeniu, ekipa Hatebusters ruszyła z pomocą Filipowi. Witam z takiej publiczności. Jesteśmy tutaj, aby opowiedzieć o Aeropagu Młodych, który odbył się w marcu tego roku. Była to inicjatywa, która miała pokazać młodym, jak działać. Zaprosiliśmy do tego projektu Młodzieżową Radę Miasta Gdańsk, Młodzieżową Radę Miasta Sopot. Było to wydarzenie, które dało młodzieży naprawdę bardzo dużo inspiracji do działania. Dzięki bardzo jakby kompetentnym, dobrze przygotowanym ekspertom, którzy byli w stanie pokierować młodzieżą, która chce zająć się jakimiś działaniami, szczególnie na terenie szkoły, na terenie na lokalnej społeczności. Myślę, że na pewno dużą zaletą tego wydarzenia było to, że naprawdę przychodziły osoby, które były zainteresowane działaniem, zadawały pytania, na które też właśnie eksperci odpowiadali. Byli też bardzo dobrze przygotowani, jeżeli chodzi o to, jak wesprzeć młodzież, która ma problem ze swoimi inicjatywami i wydaje mi się, że będziemy wracać też do takich form w przyszłości. Cały Aeropag przyszło nam robić trochę no, w ciężkich czasach pandemicznych, więc ta edycja różniła się od poprzednich tym, że była w formie online, co było dosyć ciężkie, ponieważ we wcześniejszych edycjach my mieliśmy kontakt z ludźmi, którzy do nas przychodzili i z gośćmi, i z osobami, które prezentowały. Była bardzo fajna atmosfera i integracja, były rozmowy, a jakby ta edycja była tak naprawdę jednostronna tylko i wyłącznie od nas. Oczywiście to było super, że mieliśmy feedback od słuchających, ale myślę, że minusem tej edycji było to, że była właśnie w formie online. A tak to było naprawdę super wydarzenie. No, bardzo się cieszymy, że mogliśmy tworzyć coś takiego. Naprawdę. Cześć! Jesteśmy grupą projektową z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 w Warszawie z ulicy Dolnej i wszyscy chodzimy do tej samej klasy. Przez kilka miesięcy tego roku realizowaliśmy projekt Moja Wspólnota, Moje Miejsce. Przez ten czas staraliśmy się poznać bliżej sąsiadów, mieszkańców Dolnego Mokotowa, ludzi, których dotąd mijaliśmy w pobliżu naszej szkoły, ale tak naprawdę nie wiedzieliśmy, o czym myślą, czego pragną, co ich cieszy lub smuci. W pracy wykorzystywaliśmy filmy krótkometrażowe. Sporo dyskutowaliśmy o tym, jak są zrobione i jakie problemy poruszają. Ponadto wzięliśmy udział w ponad 30 godzinach warsztatów online, gdzie pod okiem pana Kryspina Pluty i Tomasza Gromadki przygotowywaliśmy się do zrobienia własnego filmu. Nadaliśmy mu tytuł Serce Mokotowa, staraliśmy się pokazać miejsce wspólne dla wielu osób, którym jest warszawski park Promenada. Najważniejszym zadaniem w czasie realizacji filmu było znalezienie osób, które chciały wystąpić przed kamerą, rezygnując z bycia anonimowym spacerowiczem w parku. Kiedy udało nam się zebrać potrzebne wywiady, odetchnęliśmy z ulgą. Dzięki projektowi zrobiliśmy nasz pierwszy film i z tego naprawdę się cieszymy. Niebawem pokażemy go na uroczystości zakończenia roku szkolnego, a z tego miejsca dziękujemy za możliwość udziału w projekcie i wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Thank you.
większość założeń parków projektowali wybitni architekci. I tutaj wyjątkowe jest położenie tego miejsca, bo ten park łączy się z naszym Parkiem Łazienkowskim. Przychodzimy codziennie, robimy sobie tu pikniki urodzinowe. To jest w ogóle serce naszego Mokotowa, ten park. To są zielone płuca Mokotowa. To jest przepiękny park, który uwielbiam. Jedyne, co tak naprawdę bym chciała zmienić, to może bardziej dbać o czystość. Jest trochę za dużo śmieci dookoła. Długo rozważaliśmy nad tym, jaki projekt wykonać w związku z programem Młodzi w Akcji Plus. No i z pomocą przyszła nam Ola. To właśnie ona wpadła na pomysł w wyniku własnych obserwacji i doświadczeń rówieśników, z którymi ona jest bardzo blisko, że jest to dusza towarzystwa, że tak naprawdę dzieci i młodzież w Polsce coraz częściej zapadają, a być może jest to częściej wykrywane, na zaburzenia lękowe i depresyjne. Są też inne zaburzenia warte uwagi, ale to właśnie na nie się skupiliśmy. Postanowiliśmy, że zrealizujemy to wszystko w formie kampanii społecznej. Efektem naszego projektu są samodzielnie stworzone przez nas plakaty. Posiadają chwytliwy napis, dobraliśmy również kolorystykę tak, aby jak najlepiej rzucała się w oczy. U dołu znajduje się kod QR, w którym kryją się rzetelne miejsca pomocy dzieciom i młodzieży. Projektujemy również ulotki, w których przedstawiamy więcej informacji na temat zdrowia psychicznego. Aktualnie poddaliśmy ich merytoryczną część pod opiekę poradni psychologiczno-pedagogicznej w Grudziądzu, aby ich treść została zatwierdzona przez tamtejszych specjalistów. Zależy nam na tym, aby nasza praca została wykonana bezbłędnie, ponieważ w tak ważnym i delikatnym temacie nie ma miejsca na pomyłki. Dzięki projektowi nauczyliśmy się dyskutować i dochodzić do wspólnych kompromisów również w formie zdalnej. Zdobyliśmy umiejętność mediacji oraz tworzenia internetowych ankiet. Zyskaliśmy wiele nowych informacji w dziedzinie zdrowia psychicznego oraz relacji międzyludzkich. My jesteśmy trudni, a on nie. O kim mowa, kto to wie? Trudno młodzież postydzać. Podczas pracy przy naszym projekcie Oby Młodzież wymyśliliśmy, że stworzymy nasz własny produkt, dżem, i wyjdziemy z nim do lokalnego społeczeństwa, żeby pokazać, że nie należy nas lekceważyć. Stworzyliśmy na ten dżem swoją własną etykietę, plakaty promujące nasz projekt oraz własny teledysk pokazujący, co robimy. Było wesoło, był w nas gniew, czasem występował w nas natury zew, ale walczyliśmy do końca jak lew. Głównymi trudnościami był czas związany z pandemią oraz czasami spadające zaangażowanie. Most Bielsko-Biała, sztuka zaangażowania. Kilku ludzi wokół siebie mam, lecz nad tą karką się dzieję sam. Hartel leciał kali, wszyscy się ze mnie śmiali. Nie szedłem wtedy do pani, nie płakałem. Zyn na kartkę przelewałem, chwilę czekałem, życia jeszcze nie przegrałem. Za rok 18 mam, szczerze nie wiem, czy sobie radę dam. Mimo to dalej